Uważność w życiu codziennym. Uważność to energia bycia świadomym i przebudzonym w chwili obecnej. Jest to ciągła praktyka głębokiego dotykania życia w każdej chwili codziennego życia. Bycie uważnym oznacza bycie naprawdę żywym, obecnym i w jedności z otaczającymi cię ludźmi i tym, co robisz. Harmonizujemy nasze ciało i umysł podczas zmywania naczyń, prowadzenia samochodu lub brania porannego prysznica. W ośrodkach praktyk Zen wykonuje się większość tych samych czynności, co w domu. Chodzenie, siedzenie, pracowanie, jedzenie, sprzątanie i tym podobne. Z wyjątkiem tego, że uczy się robić te czynności z uważnością i ze świadomością, że się je wykonuje. W ośrodkach praktykuje się uważność w każdej chwili dnia. Nie tylko w sali medytacyjnej, ale także w kuchni, toalecie, w pokojach i na ścieżce prowadzącej podczas spaceru z jednego miejsca do drugiego. Praktykując razem jako sangha, czyli grupa ludzi praktykujących w otoczeniu Zen, grupowa praktyka uważności staje się bardziej radosna, zrelaksowana i stabilna. Uczestnicy są dla siebie nawzajem dzwonami uważności, wspierającymi i przypominającymi sobie na ścieżce praktyki. Przy wsparciu społeczności można praktykować kultywowanie pokoju i radości w nas i wokół nas, jako dar dla wszystkich tych, których kochamy i o których się troszczymy. Możemy kultywować naszą solidność i wolność, solidne w naszych najgłębszych aspiracjach i wolne od naszych lęków, nieporozumień i cierpienia. Starajmy się być inteligentni i zręczni w naszej praktyce, podchodząc do tego aspektu praktyki z ciekawością. Ćwiczymy ze zrozumieniem, a nie tylko z formą i wyglądem. Cieszymy się swoją praktyką ze zrelaksowanym i łagodnym nastawieniem, z otwartym umysłem i chłonnym sercem. Oto praktyki, które pomogą nam wprowadzić uważność do naszego codziennego życia w domu i poza nim. Życie w rodzinie lub w grupie. Bycie razem jest praktyką uważności. W centrum praktyk buddyści mają niepowtarzalną okazję mieszkać blisko z przyjaciółmi z wielu różnych krajów i środowisk. Razem tworzą jedno ciało sanghi, połączone praktyką uważności. Dzięki ich zbiorowej energii uspokojenia i głębokiego wglądu do wnętrza, można wspierać się nawzajem na ścieżce transformacji. Wymaga to współpracy, umiejętności i akceptacji. Aby żyć między sobą, trzeba kultywować zrozumienie, komunikację i chęć obdarzania ciepłem serca siebie nawzajem. Poświęćmy czas na poznanie ludzi wokół nas. Zbyt długo zaniedbywaliśmy naszych sąsiadów. Będąc razem, możemy się wzajemnie zachęcać swoją praktyką i budować pracowitość i solidność. Dzielenie pokoju z innymi jest okazją do rozwinięcia zrozumienia i współczucia dla siebie i tych, z którymi żyjemy. Pamiętając o ludziach, z którymi dzielimy pokój, możemy zidentyfikować i docenić ich pozytywne cechy, tworząc atmosferę harmonii. Wiemy, że kiedy druga osoba jest szczęśliwa, my też jesteśmy szczęśliwi. Możemy okazać szacunek naszym współlokatorom i przestrzeni, którą dzielimy, pomagając utrzymać ją w czystości i porządku. Staramy się szanować naszych współlokatorów. Na przykład, zanim otworzymy okno, zapalimy kadzidło lub włączymy światło, możemy zapytać, czy nie będzie to przeszkadzać naszym współlokatorom. W ten sposób możemy stworzyć wspierające środowisko do praktykowania miłującej dobroci poprzez nasze słowa, myśli i czyny. Największym darem, jaki możemy ofiarować naszym kolegom praktykującym, jest nasza praktyka uważności. Nasz uśmiech i nasz świadomy oddech sygnalizują, że staramy się znaleźć spokój w sobie
i mamy nadzieję, że przyczynimy się również do pokoju w społeczności. Powinniśmy pamiętać, aby komunikacja płynęła, a nasze szczęście również będzie płynąć. Dzwonek uważności. Po przybyciu do centrum ćwiczeń można usłyszeć dzwonek i zauważyć, że ludzie przerywają swoje zajęcia i rozmowy. Może to być dźwięk dzwoniącego telefonu, bicie zegara lub bicie dzwonu klasztornego. To są dzwony uważności. Kiedy słyszymy dźwięk dzwonka, rozluźniamy ciało i stajemy się świadomi oddechu. Robimy to naturalnie, z radością, bez powagi i fizycznej sztywności. Kiedy słyszymy jeden z tych dzwonków uważności, przerywamy nasze rozmowy i cokolwiek robimy i wprowadzamy świadomość do naszego oddychania. Dzwon zawołał do nas. Słuchaj, słuchaj. Ten dźwięk przenosi cię z powrotem do twojego wewnętrznego domu. Zatrzymując się, aby odetchnąć i przywrócić spokój wewnętrzny i spokój ducha, stajemy się wolni. Nasza praca staje się przyjemniejsza, a przyjaciel przed nami staje się bardziej realny. W domu możemy wykorzystywać dzwonienie naszego telefonu, dzwony lokalnych kościołów, płacz dziecka, a nawet dźwięk wozów strażackich i karetek pogotowia jako naszych dzwonów uważności. Za pomocą zaledwie trzech świadomych oddechów możemy uwolnić napięcia w naszym ciele i umyśle i powrócić do chłodnego i czystego stanu bycia. Oddychanie. Nasz oddech to stabilny i solidny grunt, w którym możemy się schronić. Niezależnie od naszej wewnętrznej pogody, naszych myśli, emocji i spostrzeżeń, nasz oddech jest zawsze z nami jak wierny przyjaciel. Ilekroć czujemy się porwani, pogrążeni w głębokich emocjach lub rozproszeni zmartwieniami i projektami, wracamy do naszego oddychania, aby zebrać się w kupę i zakotwiczyć nasz umysł. Czujemy przepływ powietrza wchodzącego i wychodzącego przez nos. Czujemy, jak lekko, naturalnie i spokojnie funkcjonuje nasz oddech. W każdej chwili, gdy spacerujemy, pracujemy w ogrodzie lub piszemy na klawiaturze, możemy wrócić do tego spokojnego źródła życia. Możemy też sobie powtarzać w myślach: wdychając, wiem, że robię wdech. Robiąc wydech, wiem, że robię wydech. Nie musimy kontrolować naszego oddechu. Poczuj oddech takim, jakim jest w rzeczywistości. Może być długi lub krótki, głęboki lub płytki. Z naszą świadomością nasz oddech w naturalny sposób stanie się wolniejszy i głębszy. Świadome oddychanie jest kluczem do zjednoczenia ciała i umysłu oraz wniesienia energii uważności w każdą chwilę naszego życia. Pobudka. Budząc się dziś rano, uśmiecham się. Wiedząc, że przede mną są całkiem nowe 24 godziny. Ślubuję żyć w pełni każdą chwilą i patrzeć na istoty oczyma pełnymi troski i współczucia. Kiedy budzimy się rano i otwieramy oczy, możemy recytować powyższą gatę, czyli werset uważności. Możemy zacząć dzień od radości płynącej z uśmiechu i dążenia do poświęcenia się ścieżce miłości i zrozumienia. Mamy świadomość, że dzisiejszy dzień jest nowym dniem, a przed nami 24 cenne godziny życia. Spróbujmy wstać z łóżka od razu po wykonaniu trzech głębokich oddechów, aby wprowadzić się w stan uważności. Nie zwlekajmy ze wstawaniem z łóżka. Możemy usiąść i delikatnie masować głowę, szyję i ramiona, aby pobudzić krążenie krwi. Możemy zrobić kilka ćwiczeń rozciągających, aby rozluźnić stawy i obudzić ciało. Wypicie filiżanki ciepłej wody jest również dobre dla naszego organizmu z samego rana.
Kiedy myjemy się lub w inny sposób przygotowujemy się do wyjścia, dajemy sobie wystarczająco dużo czasu, abyśmy nie musieli się spieszyć. Cieszmy się porannym niebem. Wiele gwiazd migocze i nas wita. Weź głęboki oddech i ciesz się chłodnym, świeżym powietrzem. Idąc powoli, pozwólmy, by poranek wypełnił naszą istotę, budząc nasze ciało i umysł do radości nowego dnia. Siedząca medytacja. Medytacja siedząca jest jak powrót do domu, aby poświęcić pełną uwagę i troskę o siebie. Podobnie jak spokojny obraz Buddy na ołtarzu, my również możemy promieniować pokojem i stabilnością. Siadamy prosto, z godnością i wracamy do oddychania. Skupiamy naszą całą uwagę na tym, co jest w nas i wokół nas. Pozwalamy, aby nasz umysł stał się przestronny, a serce miękkie i życzliwe. Siedząca medytacja jest bardzo uzdrawiająca. Uświadamiamy sobie, że możemy po prostu być z tym, co jest w nas. Naszym bólem, złością i irytacją, jak również z naszą radością, miłością i pokojem. Jesteśmy z tym, co jest, nie dając się przez to ponieść. Niech przyjdzie, niech zostanie, a potem niech odejdzie. Nie ma potrzeby naciskać, tłumić, ani udawać, że nasze myśli nie istnieją. Obserwuj myśli i obrazy umysłu akceptującym i kochającym okiem. Możemy być spokojni pomimo burz, które mogą się w nas pojawić. Jeśli nasze nogi lub stopy zaczną nas boleć podczas siedzenia, możemy spokojnie dostosować pozycję. Możemy utrzymać koncentrację, podążając za oddechem, gdy powoli i uważnie zmieniamy naszą postawę. Po praktyce medytacji w pozycji siedzącej praktykujemy medytację chodzenia w pomieszczeniu. Robimy jeden krok z każdym wdechem i wydechem. Świadomi otoczenia, czujemy się w harmonii z naszym ciałem. Poruszamy się powoli i uważnie.